Siemanko, witam was serdecznie, z tej strony Typek i w dzisiejszym odcinku odwiedzimy sobie Saturna, sektor Tethys, gdzie stoczymy walkę z generałem Sargasem Rukiem. Możecie z niego zdobyć schematy do pancerza Ember. I będzie to w zasadzie pierwszy taki poważny boss, może on wam troszeczkę problemów przysporzyć, głównie ze względu na to, że praktycznie przez całą walkę będziecie w morzu ognia. Tutaj Sargas dysponuje miotaczem płomieni, który może was atakować nie tylko z bliska, ale również z dystansu. Będzie on co jakiś czas wystrzeliwał takie rakiety lub granaty zapalające. A poza tym, jeśli zbliżycie się do niego zbytnio, to będzie używał fali uderzeniowej, która będzie was odrzucać i przewracać. Aby go pokonać, trzeba będzie strzelać w słabe punkty na jego pancerzu, które będą się otwierały co jakiś czas. Są trzy takie punkty i w miarę postępu w walce będą się te punkty zmieniać. Pierwszy z nich będzie na przedramieniu. Sorry, nie znam tutaj dokładnie anatomii Greener, więc dla mnie wygląda to jak przedramię. Zaraz wam pokażę. To będzie pierwszy punkt. Jeśli zabierzecie mu wystarczającą ilość życia, tam trzeba będzie chyba z 2 albo 3 strzały oddać ten pierwszy punkt, wtedy kolejny będzie na klatce piersiowej i ostatni na plecach. Na plecach będzie troszeczkę, może on troszeczkę sprawić problemu, bo tutaj trzeba będzie go prowokować, aby odpalił tą falę uderzeniową. Wówczas będzie na kilka sekund unieruchomiony i będziecie mogli go ominąć, żeby oddać właśnie strzał w ten ostatni słaby punkt na plecach. Zaraz tutaj dojdziemy na miejsce. Ok, dotarliśmy. Tutaj właśnie przez chwilę było widać ten pierwszy weak point Sargasa. Dla mnie wygląda to jak przedramię. Sorry, jeśli się mylę. Nie jestem znawcą, tak jak mówiłem, anatomii Greener. I zaraz spróbujemy tutaj troszeczkę go poharatać. O, otworzył punkt, słaby punkt. I widzicie, w momencie kiedy zadacie mu jakiś damage, od razu go z powrotem zamyka. Trzeba poczekać, aż otworzy ponownie. Dobra, teraz kolejny punkt już będzie mu się otwierał na klatce piersiowej. I ponownie trzeba oddać 2-3 strzały, żeby przejść do ostatniego punktu. W momencie, kiedy czekacie, aż otworzy właśnie tego weak spota, to jest dobry moment, żeby sobie troszkę energii uzupełnić. Akurat oddalić się trochę od Sargasa, żeby was nieustannie nie podpalał. Wykończyć paru Greener. Może troszeczkę energii sobie odnowić. O, i teraz już odpala tą falę uderzeniową. Następny słaby punkt otworzy mu się na plecach, o właśnie teraz. I właśnie trzeba go teraz będzie troszeczkę prowokować, żeby używał tej fali uderzeniowej, o właśnie tego. W tym momencie otwiera mu się na plecach słaby punkt. I właśnie widzicie, jest unieruchomiony. Ok, pokonaliśmy Sargasa, możemy iść do wyjścia, odebrać naszą nagrodę. Otrzymaliśmy schemat powłoki do Warframe'a Ember, no i oczywiście moduł nawigacyjny do kolejnej planety, jaką jest Phobos. Oczywiście będę na niej walczył z kolejnym bossem w następnym odcinku. Zapraszam was do oglądania kolejnych części serii i dzięki za uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia, cześć!